Siema, siema, witam was we vlogu. Jestem nad morzem, jak widać. Wschód był, sorry, kurde, zmęczony jestem. Wschód słońca wieczorem. Był zachód generalnie, pójdę sobie kawałek plażą, coś tam nagram. No, przyjechałem na około tydzień do Pobierowa. Siema, dzisiaj będę nagrywał unboxing paczek z panią, która sprzedaje od Amazonu te paczki nieodebrane. Moja siostra pomoże nagrywać. I co jest w tych paczkach ciekawego? No, ogólnie głównie jakaś elektronika, różne fajne drony, słuchawki, smartwatche i inne gadżety. Dzisiaj zaryzykowałem i kupiłem paczkę z Amazonu. Podobno są fajne, nie mogę się doczekać. Wymacałem jakąś ciekawą. Chwila prawdy. Kamera. Ciekawe. Ciekawe co to jest, to bez kitu z Amazona, no nie ściema. To nie jest taka jakaś pułapka, że nagrywa na ruch. Karta pamięci. To jest coś, co nagrywa chyba na ruch, z tego co rozumiem. Ale to kusi, żeby kupić kolejne, ja pierwszy. Tak? No więc widzimy tutaj mystery boxy z Amazonu. Oczywiście nie robię reklamy, bo mi nie zapłacili, ale po prostu byłem naprawdę ciekaw co to jest. Wziąłem z tych droższych paczek, tutaj pani sprzedaje. A jakie rzeczy się trafiały jeszcze? Za stówkę to zazwyczaj jakieś drony, słuchawki bezprzewodowe, co tam jeszcze, takiego fajnego smartwatche, konsola też była, raz był telefon, ale Nokia, nie o. iPhone, ale też spoko. No, a w tych 50-tkach już tradycja, że o elektronikę, ale też jakieś fajne gadżety. Siema, witam znowu tutaj, jest troszeczkę później. Okazało się, że z tamtą jedną paczką była lipa, ale koleżanka mi wymieniła bez problemu, bardzo dziękuję. Więc wypróbujemy kolejne. Tym razem wziąłem coś takiego większego. Nie wiem co to może być. Wziąłem też coś takiego mniejszego. Dokupiłem też właśnie drugą. Znaczy tu jest takie pudełko, ale ono jest takie jak myślałem. I w nim w środku jest coś jeszcze. Ja strzelałem w jakieś słuchawki, ale to jest coś innego. Jakieś takie jakby szkła, nie? Ciekawe do czego to jest. To są jakieś filtry do fotografii pewne. No. Kurde, akurat aparat mam zepsuty, a miałem kiedyś lustrzankę, to może by się przydało. Chociaż nie wiem, czy dobrze myślę, czy to tak działa. No, ale chyba tak, jakieś te, no. Tak to wygląda. No szczerze mówiąc, mi się to nie przyda, ale może gdzieś to przehandluję dalej. Wydawało mi się, że to będzie coś innego. No, chociaż mi też jest spoko, nie? No, ciekawe, po ile to chodzi, nie? No, ale wydaje mi się, że można to spoko sprzedać, nie? Że tak... Może, no, może. No nie ma takiej lipy wielkiej, nie? No. Próbujemy kolejną paczkę, teraz tą większą, bo z tamtą największą był mały problem, więc jednak wziąłem taką. Znowu jakieś pudełko, ja się już boję tego otwierać, nie? Termostat! Do czego ja sobie to wsadzę? Ja pierdzielę, a ciekawe po ile to chodzi, to jest jakiś dotykowy. Dobra, itemki ewidentnie na sel, nic z tym nie zrobię. Ale przynajmniej no coś elektronicznego, a nie jakiegoś, nie wiem, plastikowego czy coś. Zawsze można drożej sprzedać, mi się wydaje przynajmniej. Dobra, muszę to ładnie tutaj popakować, żeby nie robić koleżance sypu. Do Pobierowa, to też jest gmina Rewal. Byłem rok temu w Niechorzu, znaczy wydaje mi się, że byłem rok temu, bo tak mi szybko czas minął, a sprawdziłem i okazało się, że byłem w Niechorzu 3 lata temu. Dużo się tutaj nie pozmieniało, w ogóle mega fajnie wracać w te miejsca, w których się było. Może warto poznawać też nowe, ale kojarzę mniej więcej te miejscowości, te gminy. W Pobierowie też byłem jako dziecko, generalnie jest fajnie. Część rzeczy tutaj się pozmieniało na Grunwaldzkiej właśnie tutaj, te główne tam restauracje i tak dalej. Niemniej jednak mi się podoba i stwierdziłem, że wezmę kamerę, wezmę statyw, wezmę lapka i coś nagram, ale nie nastawiałem się szczególnie na to, bo jakby to powiedzieć, jestem na lekkim urlopie, na wakacjach z rodzinką, wszystko zostawiłem w Poznaniu. Timelapse zachodu słońca był, zrobiłem go ładnie na statywie, postarałem się, nawet zrobiłem mem, że youtuber odpoczywa, film sam się nagrywa. Kurde, gardło mnie boli, bo głośno rozmawiałem, bo tam jak gra muzyka na głównej ulicy, żeby się z kimś dogadać, trzeba mówić naprawdę głośno. I tutaj morze szumi, więc też się staram, żebyście mnie słyszeli. I stwierdziłem, że jest coś takiego jak mistery boxy z Amazonu i ostrzegam, to nie jest żadna reklama. Wy wiecie, że ja współpracę na razie nie podejmuję i staram się być w miarę obiektywny i stwierdziłem, że sobie zaryzykuję poławić się, poczuć ten element ciekawości, bo chyba o to w tym chodzi. Tak w ogóle to jeszcze byliśmy tutaj w okolicznych miejscowościach. Całą gminę Rewal obczaiłem, jak byliśmy 3 lata temu. Fajne miejsca, ale tak jak mówiłem, lubię wracać tam, gdzie byłem, więc pojechaliśmy najpierw do Niechorza rowerami. Mega spoko, w ogóle to jest tak dobra trasa na rowery. Znowu żałuję, że nie mam swoich, ale nie mamy haka samochodu. Nie mamy busa żadnego, którym by można przewieźć rowery, więc wypożyczyliśmy rowery z tatą i z kuzynem i mega fajnie było ogółem tego, fajnie się jeździło.
Wiara Tomasz Goryn i no jeździ i wyzwania. Wiara ma z Gorem, widzowie. O, stoją, suszą. Rowerami nad morze dojechaliśmy. Niesamowite. W Rywalu też byliśmy. Potem samochodem pojechaliśmy do Niechorza. Mega fajnie. Postanowiliśmy też odbić w drugą stronę. Pojechaliśmy do Dziwnówka, Dziwnowa. Dziwnówek mała miejscowość. W miarę spoko, ale szczerze mówiąc szału nie ma. Dziwnów w ogóle mega spoko. Nie spodziewałem się, że aż tak. Ładna plaża, ładne ulice. Dobra, no może plaża nie jest aż tak piękna. Tutaj bliżej Rywala jest lepsza. Ale jeśli chodzi o samo miasteczko, to tam ładnie było w ogóle. Aleja gwiazd sportu i inne rzeczy. I też tam był w ogóle park miniatur i kolejek. Ale mocno nastawiony na kolej. Ja tam jestem bardziej tramwajarzem, ale mój tata lubi pociągi, więc naprawdę użyliśmy. Taką tam radochę miałem, cieszyłem się. Była też kolejka taka mała, osobowa, na takim bardzo wąskim rozstawie torów, akumulatorowa, ale normalnie osobowa, że się siada i jedzie z panem maszynistą. To było fajne, coś podobne jak w Nietoperku, w kolei ogrodowej Nietoperek. I były trzy rodzaje, PX48, Tomek i przyjaciele, Tomeczek, jechaliśmy Tomeczkiem. Jeszcze był jakiś trzeci skład, ale nie wiem co to było, bo aż takim kolejarzem nie jestem. I mega mi się podobało. W tym roku trochę też prowadzę samochód, także te wakacje mają fajny klimat, trochę inny niż wcześniej. Plażowania było mało na tą chwilę. Moja młodsza siostra jest już też trochę starsza niż wcześniej i popływałem z nią w morzu. Dzisiaj były duże wiatry, więc pokazałem jej skakanie na falach. To jest w ogóle rzecz taka do zrobienia nad morzem koniecznie. Mega fajne to jest. Ja jako dzieciak mam wspomnienie, że skakałem z tatą na falach. Dzisiaj ona też ze mną, tata też był. I mega to jest fajne. Trzeba dobrze wyczyć, mówiłem jej techniki. Tu podskoczyć, tu pływać, tu w przód, tu w tył. No, no mega fajna zabawa. I się ochłodziliśmy po upale. Planujemy jeszcze wpaść do Międzyzdrojów. No i w ogóle trochę skomentuję ten unboxing, co mi tam dropnęło ciekawego. Tamten unboxing udało mi się nagrać od razu na miejscu. Z jednej dropnęły jakieś tam szkła do aparatu. Raczej tego nie użyję. Miałem lustrzankę kiedyś, ale się uszkodziła niestety. No także szkoda, rzecz raczej na sprzedaż, na sel, na dalszy obrót. A druga rzecz, miałem z tego wręcz bekę, to był termostat. I generalnie nie okazało się to aż tak fajnie jak myślałem. Każdy kto bierze w tym udział oczekiwałby złotych gór, nie? Ale nie oszukujmy się, wartość tych rzeczy mniej więcej jest zbliżona do tych 100 zł. Ale podobno czasami dropnęła nawet ciekawa elektronika. Raz na jakiś czas mi tam koleżanka mówiła. Więc to nie jest tak, że w tych paczkach rzeczywiście nic nie ma. Ale tak mówię, staram się być obiektywny. Ja akurat miałem takie rzeczy, ale nie mówię, że są tam tylko takie. Podobno czasami trafiają się naprawdę ciekawsze. Niemniej jednak jestem w miarę zadowolony. To fajnie.
chce ktoś być na vlogu? Ty jesteś sławny? Troszeczkę. Zostawcie łapeczkę w górę. Tak, dokładnie, dokładnie tak. R-I-V-L-O, fajnie. Generalnie ja nie mam nic przeciwko współtworzeniu vloga przez różnych ludzi. Ważne, żeby traktować to z dystansem, bo akurat z wielu tych serii, bardziej lub mniej na poważnie, vlog jest najluźniejszą serią, gdzie widzicie, czasami w filmach nie poruszamy totalnie żadnej tematyki. Aczkolwiek lubię to nagrywać, bo to jest fajne dla mnie i dla części widzów, takie filmy o niczym. Wracając do tematu, może ten unboxing nie był udany, ale za to pani od paczek była bardzo miła. Może nie powinienem mówić pani, bo jesteśmy w podobnym wieku. W ogóle mam schizę, bo się stary zrobiłem i dużo tych pracowników sezonowych jest zbliżonych do mnie wiekiem i nie powinienem im mówić na pan pani, tylko normalnie na siema, nie? Także no, tak to się porobiło. Stary gruby. No więc pani. Koleżanka była bardzo miła. Cieszę się, że chciała też nagrać tego vloga ze mną i pomóc w tym unboxingu. Wracam na chatę, jestem zmęczony. Zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego będzie jutro. Dzisiaj zaryzykowałem kolejną paczkę, coś takiego dużego. Wygląda jakby to miała być skrzynka jakaś, ciekawe z czym, z jakimiś narzędziami. To jest trochę jak hazard, nie? Nie wiesz co to jest, a jednak jesteś ciekaw. Skrzynka bez kitu. Tylko co to jest w ogóle? Ciekawe, czy taka sama jak tamta, nie? No. Bo już była jedna skrzynka z jakąś piłą, nie wiem co to było. No ta skrzynka, chociaż niewiele mi to mówi, nic nie ma napisane. O kurde. Ej, z jakąś piłą, bez kitu. To jest taka sama jak tam? Nie, to jest jakaś inna, wiesz? Ej, tylko ja ciekawe jak to działa dokładnie. Ej, nie wiem do końca jak to działa, nie? To się chyba na to łańcuch jakoś zakłada. Ej, a to nie jest taka łańcuchowa normalnie? Tak, no tu się zakłada ten i tu się zakłada łańcuch. Ej, na pewno jest lepiej niż wczoraj, nie? No mówię ci, teraz są fajne paczki. No. W sumie to taki update'ik, tak, trafiła się właśnie piła mechaniczna, jakby akumulatorowa. W sumie jestem z tego zadowolony, może nawet się przyda. Wygląda to tak, nie wygląda to na zupełnie nowe i nie wiem, czy jest w pełni sprawna oba akumulatory i tak dalej, ale wygląda nieźle. Muszę zobaczyć, jak to poskładać. Jest jakaś ładowarka, zasilacz nawet do tego, bardziej ładowarka i gogle jakieś bezpieczeństwa. Myślę, że zdecydowanie lepszy drop niż ostatnio. Taki zestawik, no wiadomo, nie jest to jakiś szczyt marzeń i nie jest to stan fabryka. Myślę, że nie jest źle, ale to już ostatnia paczka. Nie będę się bawił w to i ryzykował. Chociaż, no, ciekawa przygoda. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze drugi akumulator i te gogle, to wszystko się tam mieści, ale musiałbym to ładnie poukładać. W tych tańszych ziomkowi dropnął case na telefon i coś tam jeszcze. Ale w tych droższych, tak jak widzicie, różnie. Siema, dzisiaj poszedłem w sumie prawie że z rano na plażę. Trochę mniej ludzi mi się wydaje. W tych międzyzdrojach było fajnie. Zobaczyliśmy sobie molo. Jest bardzo duże, zrobiło na mnie wrażenie. Widzieliśmy jeszcze Muzeum Figur Woskowych. I szczerze, to część rzeczy fajne, część rzeczy lipne. Na przykład mega realistyczna była rzeźba Donalda Trumpa, albo papieża, albo Einstein też wyglądał spoko. Natomiast część figur była nieudana. Tam generalnie bardzo ładne miasto mi się wydaje, ale plaża mi się nie podobała tam. Mało miejsca było, dość wąsko i woda płytka. Tutaj jest zdecydowanie lepsza plaża niż tam. Idę w drugą stronę, bo wiatr i słońce. Obejrzałem też trochę pamiątek. Dorwałem sobie taką koszulkę. Mega fajnie ogólnie. Rower podobny do Primala. Nie mam czasu, śmigam rowerem. Rowery wypożyczane były. Może dzisiaj też uda się zgarnąć. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being dismantled because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from no one and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Figure
No i spoko, nie? Fajnie też jest pozwiedzać to wybrzeże, pojeździć trochę po różnych miejscowościach, a nie siedzieć w jednym miejscu. Wczoraj się trochę też w morzu pokąpaliśmy. Nie było fal akurat, było spokojnie. Warunki trochę podobne w sumie do jeziora, no bo cały urok morza polega na tych falach. Na tą chwilę mega dużo ludzi idzie nad morze. Jest w miarę fajna pogoda. Jeszcze wczoraj udało mi się dorwać naklejki na samochód. Takie naklejki są właśnie fajne, ale generalnie dość ciężko je dostać. To są takie prawdziwe z folii Oracle, takie jak sprzedałem na Allegro. I widziałem je nad morzem tylko raz, tylko w jednym sklepie. I teraz też bardzo ciężko było je znaleźć, ale znalazłem, w zasadzie przez przypadek, w ostatnim sklepie, w jakim byłem. Dobrze, że tam doszedłem w ogóle. Koszulka, naklejki, fajna pamiątka. W te paczki z Amazonu trochę poszedłem. Generalnie trochę odpocząłem, ale z drugiej strony spoko, że już wracam, bo jak się za długo siedzi, to te wyjazdy też męczą. Ale fajnie, lody, gofry też dobre jedzenie. Generalnie lubię morze. Domek Ewy Braun w Pobierowie. Podobno jest to fake i Ewy Braun nigdy tutaj nie było. Nie idzie tutaj wejść, tak jak widzimy, takie opuszczone. Wygląda ciekawie. Mimo wszystko myślę, że warto zobaczyć. Od Bałtyckiej idzie się kawałek w lewo, w las. Tutaj przy morzu. Ewka już dawno tutaj nie mieszka. Tu podobno stąd było jakieś zejście na plażę, które jest nieczynne. Podobno tutaj były jakieś schody nawet, które są zamknięte, bo grożą zawaleniem. Coś tutaj mamy. Tak, tak, bez kitu. To będzie to. Ale akcja. Zobaczyć to na zdjęciach, a zobaczyć to na żywo, to jest zupełnie coś innego. Zejście na plażę. Zawalone jakieś. Tam widzimy morze już, no. Ale to dosłownie jest minuta od tego domku. Prawie, że bezpośrednio. Ale chałupa to szykuje na tamte czasy, poświadczy. Nawet na te czasy. Wygląda ciekawie. To znaczy, gdyby było to nowe. Tylko lokalizacja bardzo dziwna. Tu nic nie ma. Tutaj naprawdę nic nie ma. To jest daleko od wszystkiego. Mówisz? Jest zejście na plażę, a do miasta, nie wiem, taki sporządny kilometr może. Może nawet więcej. Nie czuję takiego dystansu. Wygląda nawet, że tutaj jakiś prąd był. Ciekawe jak woda, kanalizacja. Środek lasu. No prawie, że środek. Tam widać jakieś nowe budynki. Bliżej morza też coś tam jest. Aczkolwiek tak, nie będę tam wbijał. Ale tak, widać pozabijane płytami USB. Wygląda ciekawie.